Wielki skandal w Czechowicach, dziedzicach, które dotknęła powódź. Radni, zamiast pomóc właśnie powodzianom, mieszkańcom, którzy ich wybrali, pomagają Ukrainie. Wysłali fundusze i wysłali agregat prądotwórczy wart 16 tysięcy złotych. Agregat, który jest tak dramatycznie potrzebny do osuszania i do dostarczania energii elektrycznej ludziom, którzy są od niej jeszcze odcięci do tej pory. Cała Polska zapomniała o powodzi, a tam ludzie jeszcze się zmagają z tym, żeby osuszyć zdewastowane budynki, przywrócić je jakoś do stanu używalności, i taki agregat jest tam na wagę złota. Ale co tylko jeden radny sprzeciwił się temu, żeby to wysłać Ukrainie. Poczekajmy tylko, aż na polecenie, na żądanie Bodnara władza wprowadzi prawo do głosowania przez Ukraińców w wyborach samorządowych. To nas dopiero uśliśnią, skoro nawet teraz nie wiem, czy idioci, czy sprzedawczycy, czy jedno i drugie naraz, właśnie tak zarządzają samorządami. My mówimy o centralnych wydatkach na Ukrainę, o przekazywaniu sprzętu przez państwowe, centralne instytucje, krajowe, a proszę bardzo, jak nas drenują rękami samorządów. Ja się dziwię mieszkańcom, że jeszcze ich nie pogonili. No a jak się odwdzięczają Ukraińcy właśnie w Czechowicach, dziedzicach? Policja zatrzymała sześciu gangsterów, obcokrajowców, trzech z nich jest z Ukrainy, a trzech no prokuratura nie podaje narodowości. Też tego nie rozumiem całkowicie. Gangsterów, którzy zajechali samochodem oklejonym jak firma kurierska na posiadłość, wtargnęli do tej posiadłości, pobili, prawie zabili 30 latka i uciekli z całym łupem, który zmieścił się do tego furgonu w stronę granicy czeskiej. Na szczęście zostali schwytani. No i pięciu z nich grozi do żywocie. Jeden nie dostał się do aresztu, tylko ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Więc tak się pięknie odwdzięczają. To jest świeża sprawa we wrześniu, na koniec września ich zatrzymano. Więc. O co tu chodzi? To. Dla mnie to jest niepojęte, że my komuś pomagamy, a ten ktoś właśnie albo szabruje, albo napada.